Dobry. Dzisiaj powiemy sobie troszkę o kamuflażu podczas I wojny światowej. Zapraszam. Podczas wojny jedną z ważniejszych rzeczy była próba dezorientacji przeciwnika, żeby przeciwnik nie wiedział, gdzie my jesteśmy. I zaraz oczywiście po działaniach szpiegowskich, po dezorientowaniu wroga od wewnątrz, szedł kamuflaż. Podczas I wojny światowej oczywiście utrwaliło się o wiele więcej rzeczy, które były wykorzystywane w przyszłych wojnach, a jedną z tych rzeczy jest kamuflaż. Dzisiaj zacznijmy od kamuflaża morskiego. Największą zmorą brytyjskich okrętów podczas I wojny światowej były niemieckie U-boty. To były takie podłodzie podwodne, których opowiemy sobie o nich w innym odcinku, bo jest to dość ciekawy temat na temat łodzi podwodnych. Ale tymczasem trzeba było wymyśleć jakiś sposób, żeby ten U-bot go nie postrzelił. Przed torpedami się mieli chronić, bo taki U-bot dostrzelał torpedę i zazwyczaj trafiał. Jednym ze skuteczniejszych kamuflaży na okręty morskie był tak zwany kamuflaż Dazul, wymyślony przez Normana Wilkinsona. Polegał on na tym, że malowano okręt różnymi asymetrycznymi kształtami i jaskrawymi kolorami. Może to się wydawać przecież głupie, bo tak to okręt strasznie widać. Ale nie, 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 nie. Ponieważ tak. Pomyślcie sobie tak. Mamy statek i morze, niebo, woda się ciągle zmieniają kolory. Jak tutaj zakamuflować statek, żeby on sobie spokojnie przepłynął, żeby ten U-bot go nie zauważył? A nawet jeżeli zauważył, to miał problem z strzeleniem. A więc zdecydowano asymetryczne kształty i dość takie jaskrawe kolory, żeby się kamuflowały w morze. Bo jak są fale, to fale się podnoszą i opuszczają, i tak to taki statek w niebieski i zielony kolory może być mało zauważalny. Trudno zauważyć jego rufę, trudno zauważyć typowe punkty do zestrzelenia. Dla ubotów to było niesamowicie trudne, ponieważ taki ubot, żeby zestrzelić wroga, żeby zestrzelić statek wroga, musiał znać trzy rzeczy. Musiał znać kąt, pod którym płynie statek wroga, musiał znać prędkość i musiał znać odległość od wroga. To było trudne, dlatego że używając właśnie takiego kamuflaża Dazul, nie mogli oszacować kształtu, nie mogli oszacować kąta, pod którym płynie statek, bo fale go dość zakrywały i trudno było wtedy wystrzelić torpedę. Kamuflaż może wydawał się bardzo dziwny, ale był skuteczny, o dziwo. Był bardzo skuteczny, ale jednak co jak co, na morzu, a na lądzie to jest co innego. I teraz przejdźmy do następnego punktu tematu, czyli kamuflaża na ziemi. W sprawie kamuflażu na lądzie, jak się możecie domyśleć, była sprawa trochę trudniejsza, bo na lądzie były samoloty, które mogły patrolować i sprawdzać pozycję wroga. Na morzu oczywiście też były samoloty, ale wtedy one nie były za silne, no i nie mogły wylecieć tak daleko w morze, jak sobie można wyobrazić. A więc wymyślono taki sposób, żeby kamuflować się, jak to zwierzęta robią, w różne dziwne kolory, takie ciemne, brązowe, brunatne, takie zielone. Świetnie w tym byli Francuzi, ponieważ oni w ogóle nie zmienili swoich strojów. Od czasów napoleońskich mieli bardzo podobne stroje i musieli dość szybko zaaneksować swoje stroje do normalnych czasów I wojny światowej, bo ich strój polegał na bardzo dziwnych konceptach. Typowy francuski żołnierz miał na sobie wielką niebieską czapkę z emblematami, którą widać było normalnie z 3 kilometrów. Zdziwicie się, ale była bardzo widoczna. Niebieską kurtkę, niebieską bluzę taką i czerwone spodnie. Jak się można domyśleć, to było bardzo widoczne, zwłaszcza za samolotów, które patrolowały wszystko. Niesamowicie widoczne. Musieli bardzo szybko zaaneksować kamuflaż, bo takie artylerie mogły po prostu je zestrzelić. Kompletnie całe wojsko było rozniesione francuskie z powodu właśnie tych świetnych stroi. W sprawie pojazdów lądowych to nie trzeba było zbytnio nic takiego tutaj robić. Jak już w poprzednim odcinku o I wojnie światowej powiedziałem, czołgi były niesamowicie efektywne na polu bitwy, a więc w zasadzie nie musiały się przed niczym chronić. No przed czym mogły? Przed artylerią, no ale artyleria, taki czołg jedzie, no i jakoś sobie poradzi przed artylerią. No robiono tam coś na takiej zasadzie kamuflaże pseudo, próbowano kamuflować jakoś z ziemią, ale wiecie jak to zawsze jest. I tym sposobem dochodzimy do końca tematu. To oczywiście kamuflaże, bo zostały jak wiele rzeczy utrwalone w I wojnie światowej, w zasadzie spopularyzowane. Oczywiście, tak jak większość rzeczy, odgrywało o wiele większą rolę podczas II wojny światowej. I wiadomo, jak to jest z kamuflażami. Niedługo będzie odcinek o U-botach, o łodziach podwodnych, nawet o samolotach, jak już mówiłem. Wiele razy tutaj rzeczy mówię.
Powtarzam różne rzeczy, ale nie tłumaczę dokładniej, dlatego są specjalizowane do tego odcinki, a ja się z wami żegnać, do następnego.